βάλουν και τους ειναγούς σας των δοπλέκων συμμάχων, κοτσούκια, κοντόχι, ύμνη, όσο. Podwarunkiem, że nie narusza to dobrego smaku i poczucia godności innych osób, to jest ostatnie zdanie światopogo. Panie Januszu, jak długo my Polacy mamy tolerować, proszę pana, książki Krosa, Dawida Warszawskiego, znam pan Dawida Warszawskiego. On powiedział, proszę, on kiedyś wsadził polską flagę w się odchody i stwierdził, że Żydzi nie lepiej w państwach arabskich niż w Europie i Polsce. To ilu tych Żydów pochodzenia arabskiego otrzymało Nagrodę Nobla? Pytam się. Mieliśmy w Polsce Syryjczyka, nie ministra. Proszę, dany panie Andrzeju, ja uważam, że pan mówi, mamy demokrację. Żadnej demokracji nie mamy, jak w Polsce co najmniej 11 instytucji może posługiwać Polaków. I to zrobił dalej. Właśnie to jest efekt demokracji. W Ameryce też pan słyszał o aferze w kraju demokratycznym w Stanach Zjednoczonych. Też się afera podsłuchowa, no niestety. Ale my naród polski jako jedyny w Europie jesteśmy najbardziej podsłuchiwani. Ale skąd wszędzie podsłuchują? Czy pan wie, że w Niemczech policja ma klucze do wszystkich mieszkań niemieckich? Do wszystkich mieszkań niemieckich policja ma klucze, na wszelki wypadek. Na dobra ludzi oczywiście. Dobra, to Niemcy, oni zawsze mieli ten obrót, dobra, ale nie w Polsce, bo bądźmy szczerzy. Właśnie o to walczę, żeby tak nie było w Polsce i nie chcemy wcale iść drogą niemiecką, ani francuską, tylko teraz może kilka słów powiem o... Zaraz, może powiem o narodzie i społeczeństwie. Proszę pana, cały naród, pan też i wszyscy tutaj zostaliśmy ubezwłasnowolnieni. Tak zwany przymus adwokacki. Proszę pana, pan nie może być moim pełnomocnikiem. Tak jest. Ale adwokat tak, on może mnie w każdej chwili sprzedać. Oczywiście, to jest proszę pana efekt rządów ludzi pracy. Dba się o człowieka pracy, czyli o adwokata, a nie o klienta, czyli o podsądnego. No to jest oczywiste. Proszę pana, my jesteśmy tak bezumnie, nie ubliżą. Wszyscy jesteśmy bydło, od was stupy. No dobrze, to właśnie na tym polega socjalizm. Dba się nie o konsumenta, tylko o człowieka pracy. Na przykład dla dobra ludzi pracy proces pana Andrzeja Frydyka trwał rok. Proszę, jak my byśmy rządzili Polską, czyli Holandią w tym momencie, to tak, najpierw pan Frydyk na drugi dzień trafił przed sąd. Sąd by zadał pytanie, pan się nazywa Andrzej Frydyk? Tak jest. Pan zabił tych ludzi? Tak jest. Są świadkowie? Są. Niech Bóg się lituje nad pańską duszą. Na drugi dzień pan Bredik wisiał, tylko sąd wydecydował, czy to jest przez to polityczne, czy trzeba go rozstrzelać, czy jest to kryminalne, czy trzeba go podnieść. To jedyna rzecz, którą sąd by miał w tej sprawie do powiedzenia. Ale wiecie państwo, ile przez ten rok zarobili sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, eksperci sądowi, prawda, dziennikarze, telewizje. Ile one przez ten rok zarobili na tym jednym Bredziku? A jeszcze będą zarabiały przez na następne 12 lat, bo my się o 12 miesięcy, co roku się odwrócą. Będą nowe procesy, prawda? A za 12 lat wyjdzie. Panie przewodniczący, teraz przez Polskę przetacza się z północy na południe, ze wschodu na zachód temat śmieci. Jeżeli w całej Europie śmieci mają wartość, to dlaczego nas się jeszcze każe nam się płacić pieniądz do pieniądza? W Niemczech niestety się płaci za śmieci jeszcze drożej. Jeszcze drożej, proszę państwa. Ja teraz może powiem, bo obaj panowie mówili się tutaj, że powinni dbać o wartości narodowe. I to jest bardzo słuszna uwaga. Otóż jak ja mówiłem o cywilizacji, ona ma pewne drobne różnice narodowe. Każdy naród ma swoje wartości troszeczkę inne niż inne narody. Ale czy ja mogę mówić? Panie przewodniczący, jeżeli do każdej kupionej butelki plastikowej można włożyć 10 groszy, to bezdomni, bezrobotni będą zbierać do każdego słoika butelki. Ja wiem, proszę pana, nie musi pan mnie przekonywać. Dlaczego tego się nie uruchamia? Ale oni powiedzą, że ci bezrobotni odbierają pracę śmieciarzom państwowym. Rozumiesz pan? No. Ale wracamy do tematu. Otóż każda cywilizacja, każdy naród ma swoje własne wartości.
ma swoje własne wartości. I lewica mówi o społeczeństwie, że to społeczeństwo powinno decydować o wszystkim, demokratycznie oczywiście. A ja mówię tak, co to jest społeczeństwo? No to my wszyscy 38 milionów ludzi. Ale przecież za dwa dni część tych ludzi umrze, nowi się urodzą, no i wejdą w wiek wyborczy. Część wyjedzie za granicę, część wróci za granicę, część za nim obywatelstwo. A będzie program telewizyjny ciekawy i milion ludzi czy dwa zmieni przekonania w ciągu jednej nocy. Co to jest społeczeństwo? To jest liść na wietrze. My odmawiamy społeczeństwu prawo do decydowania o wszystkim. Nawet było większe niż 50%. My mówimy o narodzie. Co to jest naród? To są nasi przodkowie. Nasi przodkowie na swoich plecach wypróbowali różne zasady. Na przykład zasada, że nie dzieje się krzywda, zasada, że prawo nie działa wstecz, to jest ogólne sukcesyjne. Zasada, pamiętaj o schodzie, że jest przychodem w zgodzie, to jest zasada, prawda? I na przykład te rodziny, które się do tej zasady nie stosowały, ginęły albo żyły śmietników, a te rodziny, które się nie stosowały, przeżywały i tę wartość wyselekcjonowano, przekazywały swoim dzieciom. To nasi przodkowie. Naród to my, a to jest przekrój społeczny z nas. To są nasze dzieci, nasze wnuki, nasze prawnuki, nasze praprawnuki. To jest naród. I nie może dzisiejsze społeczeństwo decydować za naród. Nasi przodkowie nie mają prawa głosu, bo ich nie ma. Nasze dzieci jeszcze nie dorosły. Naszych wnuków, prawnuków, bo jeszcze nie ma na świecie. A my za nich decydujemy. Jak to jest możliwe, że my dzisiaj głosujemy, żeby się zadłużyć na 4 biliony złotych, a niech potem dzieci wnuki płacą. A co one mają do powiedzenia? Mogły głosować za tym? Nie mogły. I dlatego nawet gdyby społeczeństwo chciało się zadłużać, to nie wolno tego zrobić. W imię zasad. I państwo ma działać w imię zasad, a nie zgodnie z wolą większości. Bo większość się skupia, jak już powiedziałem, prawda? Mają być zdrowe zasady. I trzeba się kierować zasadami naszymi europejskimi oczywiście, narodowymi oczywiście, prawda? A nie wolą większości. Bo głupi jest więcej niż mądrych. Pamiętajmy o tym zawsze. Co ciekawsze, pan ma rację, że ta demokracja, nie tylko pan mówi, demokracja to tylko taki rodzaj. Przecież na przykład akurat w jednej sprawie większość ma rację. Na pewno. W sprawie kary śmierci. I co? 77% ludzi jest za karą śmierci, 17% przeciwko. No i nie można ich prowadzić. No nie można i koniec. A kraj nie jest demokratyczny. No więc oni używają tej demokracji, to jest wygodnie. A jeśli jest niewygodnie, no to demokracja gdzieś idzie, prawda, w kąt. To jest takie zawołanie. Nie. Demokracja nie jest dla nas świętością. Natomiast, proszę Państwa, to nie znaczy, że nie powinno być wyborów. Na przykład nawet papież wybierany jest demokratycznie przez kardynał. Ludzie mogą na nie. Ja nie jestem demokratą, ale ja mówię na przykład, a może spróbujmy, tak jak w Ameryce, lokalnych prokuratorów i sędziów pokoju wybierać w wyborach. Może ludzie na dole lepiej wiedzą, który prokurator bierze łapówki od złodzieje, a który nie, niż minister, który tego nie wie. Ja nie mówię, że prokurator generalny i prokuratorowy, bo nie można, bo tego nie znali. Ale tego na dole. Może ich wybieramy. My nie mamy nic przeciwko wyborom ludzi. Natomiast my nie dopuścimy, żeby przez demokratycznie ustanawiać prawo. Jak ma babcia spod buławy, zasadna osoba skądinąd, decydować o głosowaniu, czy będąc senatą, mam to uznane większością 3/4 głosów, czy połowy. No, co ta babcia ma to wiedzieć? No nie można. Także... Słucham? Immunitet. To jest chyba ciekawa sprawa immunitetu, bo jak żyjemy w tej demokracji, to posłowie oczywiście muszą mieć immunitet, bo gdyby nie mieli immunitetu, to wtedy na dzień przed głosowaniem, jeżeli on chce coś przeforsować, to 5 posłów opozycji nagle się widziało, że ma w domu pornografię, albo ma dziecięcą, albo ma w domu bombę, prawda? I by aresztowano na 3 dni, a po głosowaniu by ich wypuszczono. Więc poseł musi mieć immunitet. Ale uwaga! Wiecie, co oni zrobili? Lat temu chyba 18? Do tej pory było zawsze tak, to jest normalne, że jest immunitet, ale w momencie, jak jest ostatnia sesja, tej mu się kończy, kończy się immunitet.
skończy się immunitet w momencie końca kadencji, a nie na początku następnej. Bo ludzie głosują na facetę, a nie wiedzą, że on jest przestępcą, no bo nam przeszło.